Przez lata była żoną Jana Kulczyka, od lat najbogatszego Polaka. Poznali się na jej balu absolutoryjnym. Grażyna Kulczyk studiowała prawo na poznańskim UAM, a potem odbyła aplikację sędziowską i pracowała na uczelni. Przez wiele lat poświęciła się prowadzeniu domu i wychowaniu dwójki dzieci, Dominiki i Sebastiana. Pomagała też mężowi w interesach, organizując w domu przyjęcia i bankiety dla biznesowych partnerów męża, choć nie był to dla niej łatwy czas. Kompromis wymagał ode mnie zostania w domu. Wszystko było podporządkowane mężowi. Na niego się czekało, gdy wyjeżdżał w interesach. Był pachnący placek, wyprasowane koszule, dzieci z piątkami w zeszytach. Taki stereotyp wpoiła mi mama, mówiła w jednym z wywiadów. Czy była szczęśliwa? Żyliśmy komfortowo, ale dobrobyt nie zawsze jest fajny. Nagle zobaczyłam, jak odsuwają się przyjaciele. Dawne przyjaciółki nie rozumiały mnie. Zazdrościły mi 500-metrowego domu, ciuchów, a ja im zazdrościłam, że swoich mężów mają przy sobie, że oni dbają o remont mieszkania, pomagają wychowywać dzieci. Jan pojawiał się w domu tylko na weekend, a one mówiły: głupia, przynajmniej możesz sobie kupić futro. To cytat z wywiadu dla Twojego stylu. Do biznesu wkroczyła na początku lat 90. Była m.in. właścicielką salonów samochodowych Volkswagena, a jej firma sprowadzała też m.in. rowery z Tajwanu, szybko stając się jednym z liderów na polskim rynku. Rozwijała swoją pasję kolekcjonowania sztuki, otwierając w Poznaniu galerię sztuki współczesnej. Jej najbardziej znanym dzieckiem jest otwarte w 2003 roku Centrum Handlowe Stary Browar, które powstało w miejscu starych zabudowań w centrum Poznania. Stary Browar łączy w sobie funkcję handlu i galerii sztuki. Inwestycja została uznana w 2005 roku za najlepsze centrum handlowe na świecie. Budowie centrum towarzyszyły kontrowersje. Kulczyków oskarżano, że przetarg na sprzedaż gruntów był ustawiony, a stawki zbyt niskie. W sprawie tej oskarżony był m.in. prezydent Poznania. Sąd jednak oddalił postępowanie w tej sprawie. W 2005 roku, po 32 latach małżeństwa, Jan i Grażyna Kulczyk wzięli rozwód i podzielili majątek. Było to duże zaskoczenie, bo do końca wspólnie byli widywani na salonach, a Jan Kulczyk nie szczędził swojej żonie komplementów i drogich prezentów. Jednym z nich była warta $500,000 wielka rzeźba autorstwa Igora Mitoraja. Według nieoficjalnych informacji Grażyna Kulczyk miała otrzymać wszystkie polskie interesy, jakie formalnie prowadzili wspólnie. Po raz pierwszy samodzielnie pojawiła się na liście najbogatszych Polaków w 2007 roku z majątkiem szacowanym na 3 200 milionów złotych. Grażyna Kulczyk jest znawczynią i kolekcjonerką sztuki. Od 30 lat rozbudowuje swoją kolekcję. Inwestycje realizuje w myśl idei 50-50, co oznacza, że na każdy z projektów składa się 50% sztuki i 50% innych wartości. Przykładem takiej inwestycji jest awangardowy i luksusowy hotel oraz galeria sztuki Blow Up Hall 50-50 w centrum Poznania, który w 2009 roku został uznany za najbardziej futurystyczny hotel na świecie. Kulczyk inwestuje też za granicą. W ubiegłym roku za ponad 200 milionów złotych kupiła elegancki biurowiec w samym centrum Londynu. Rzadko udziela wywiadów. W jednym z nielicznych przyznała, że jest perfekcjonistką. Wszystko dookoła mnie musi być poukładane, punktualne. Książki równiutko, gazety na kubkach. Chciałabym czasem przymknąć oko, ale nie umiem. Męczę tym siebie i otoczenie. W skali od 1 do 10 perfekcjonizm 10,5. Mówiła w rozmowie z Twoim stylem. Z zestawień polskich miliarderów wynika, że jest najbogatszą Polką. W rankingu Forbesa zajęła 12 miejsce z majątkiem szacowanym na 1 700 000 000 złotych. Wprost przyznał jej 8 pozycję, a fortunę oszacował na 1 850 000 000 złotych.